domowe metody na poprawę urody. Ale nie mam czasu, ale nie to mam jest kasy. Drogie. Poradzić sobie można właśnie jajeczkiem. Jak myślicie, jajeczkiem? Kosmetyki można zjeść, produkty mamy w domu. On rozjaśnia, on nawilża, on łagodzi podrażnienia. To ja będę mieszać. Proszę bardzo, mieszaj. Rewelacyjny dla skór tłustych i dla skór trądzikowych. Taki troszeczkę skrystalizowany, to on od razu co będzie robił nam? Peelingował! Będziemy się więcej uśmiechać. To tak? Prawda. Nie będziemy się chować po kątach, bo ja nie zrobiona, bo serniczek pięknie, ale ja nie zrobiona. Można naprawdę to wszystko pogodzić. Nie będzie żadnego powodu, żeby o siebie nie zadbać. A jak to zrobić? Podczas przygotowań świątecznych powie nam nasz dzisiejszy gość, Ania Barzowska, kosmetyczka, salon Paryżanka. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, Beatko. Dzień dobry. Aniu, dlaczego ty nas dzisiaj zabierasz albo nie wypuszczasz z kuchni? Bardzo proszę, co ty masz dla nas, żeby nie było żadnych wymówek? Właśnie dlatego zabieram was do kuchni. To pięknie powiedziałaś, żeby nie było wymówek, bo my najczęściej, nim sobie coś zrobimy, żeby było nam dobrze, to jest ale. Jest tak, ale nie mam czasu, ale nie to mam jest kasy, drogie, ale nie, nie ma u mnie we wsi Rossmana czy Hebe, ja nie mam skąd wziąć, ja się nie znam, a, i ale, prawda? Czyli i mamy szukamy powodów, a tak. Ty nam przyniosłeś sposoby. Tak, a ja wiem, że teraz będziemy siedzieć w kuchni, więc w tej kuchni znajdziemy wszystko, co jest nam potrzebne, żeby szybko o siebie zadbać, tak jak powiedziałaś, no to hasło mi się bardzo podoba. Szybkie metody na poprawę urody. Tak, nie czuję, że rymuje. Bardzo fajne. I właśnie o to chodzi, żeby to było fajne, lekkie, przyjemne i żeby, nie wiem, jakieś... Mamy jajka. Kto ma jajka? Kto robi sernik, powiedzmy? No mi się daj spokój, przecież my mamy kurniki już. I w ogóle z Beatki ostatnim sernikiem z jajkami czy bez. Mam nadzieję, że oglądaliście to. Się dowiecie, czy w końcu są te jajka w tym Beatki serniku, czy nie ma. To są po prostu głupie wpadki babci Beatki, ale to są wiesz. Super wpadki babci Beatki, ale słuchajcie, jajko, czyli... symbol naszych świąt, symbol czegoś nowego. Do urody tak? Nam do posłuży. Urody. Posłuży nam. I słuchajcie, jajko jest świetne. Mam nadzieję, że przechowujecie jajka w lodówce, bo tak powinno się robić, a czasem słyszę, że nie wszyscy, bo mówią, że... Wiesz co, mówią, że w sklepie nie stoją w lodówce, to i w domu kładą. Ja czytałam o tym. No. Czytałam o tym, będziemy o tym mówić z doktorem Mularczykiem, ale skoro to przywołałaś, to ja powiem. W sklepie jest zawsze chłodniej niż u nas w domach. Dlatego jajka często w sklepach klimatyzowanych stoją poza lodówką. Też się pewnie szybko sprzedają, więc one tam bardzo krótko stoją, prawda? Poza tą lodówką. Ale o co chodzi? Do czego my to jajko? Będziemy je roztłukiwać? Nie. Słuchajcie, z czym my mamy problem, jak są święta i jest mnóstwo roboty? Bo to, że w kuchni mamy robotę, ale my mamy tej poza kuchnią tej roboty, sprzątania, latania. Wiemy, więc już my nie... przestań, bo ja jeszcze nie zaczęłam. Więc ja też nie. Więc my nie dosypiamy. My siedzimy po nocach, my tam jeszcze marynujemy, malujemy, siedzimy... I rano wstajemy, zworamy, podoczamy. Zworamy, podoczamy, a poza tym nie dojadamy, bo na te wory pod oczami, słuchajcie, to nie tylko to, że my nie dośpimy, bo czasami sobie myślimy, jejku, no 8 godzin spałam, a mam wory, nie? I dlatego zaczynamy się zastanawiać, dlaczego mam te wory. Nie pijemy a bo wody. Dieta niedobra, bo nie pijemy wody, bo słuchajcie, używamy za dużo soli i ta sól nam zatrzymuje tą wodę i ta limfa, tu wszystko i mamy... No Jezus, takie... przestań już ten horror mówić, powiedz, jak sobie poradzić. Poradzić sobie można właśnie jajeczkiem. Jak myślicie, jajeczkiem? Jak? Pięknie. Patrzcie, jak to jajeczko się cudownie wpasowuje w nasz oczodół. Więc my takie zimne jajko. Wiemy o tym, że wszystko, jak mamy coś opuchnięte, to wspaniale działa na to chłód, tak? Bo nam to wszystko właśnie pch. Więc te jajeczko, jedno lub dwa, wyciągnięte z lodówki, zimne, kładziemy się w fotelu, na sofie, jak damy, czy nawet w kuchni na krześle i sobie przykładamy... i się relaksujemy. Ta cisza, ta chwila spokoju tylko dla nas. Rewelacja, polecam. Jeśli ktoś się boi... Ja tylko poczekaj, powiem jeszcze jedną rzecz. Ja mam na przykład dwa ugotowane jajka na twardo w zamrażalniku. O, to też jest fajne. Wkładam w skarpetkę, skarpetkę, no, żeby nie odmrozić to... skóry. Tak. I ja mam, jak wstaję z podpuchniętymi oczami, to wyciągam te jajka z lodówki, wkładam w skarpetki, i po prostu trzymam. To dosłownie wystarczy 5 minut. 5 minut to maks i to jest rewelacja. Ale jeżeli ktoś nie ugotował na twardo, albo ktoś boi się na surowo, albo boi się, że tych jajek zabraknie na święta, to jest świetne zastępstwo. Pewno.
czyli słuchajcie, łyżki. Nie wiem, czy pamiętacie nasz odcinek, który po prostu pobił rekordy popularności, czyli masaż. Masaż łyżkami zimnymi z lodówki. Ja bym tutaj już bała się do zamrażarki, bo jednak jak się bierze cokolwiek z zamrażarki, tak jak Beatka mówi, trzeba w skarpetkę, w jakąś bawełnianą szmatę. Nie można bezpośrednio na skórę. Tak, a ponieważ tutaj my chcemy sobie troszkę powykonywać ruchów, żeby też taki malutki masaż uskutecznić, no to tutaj już nie ma opcji, żeby to zawinąć szmatkę, dlatego lodówka jest wystarczająca, nie zamrażarka i wtedy albo sobie też w ten oczodół, w zależności... Paszczę, co? A na całą paszczę. No to oczywiście ja wiem o tym, że wy raz w tygodniu peelingujecie swoją buźkę. Na pewno! Tak, Aniu, brawo. Na 100%, brawo. Po tym peelingu na pewno używacie maseczek, bo ja mówię, szkoda tej skóry chłonnej po peelingu, żeby nie użyć maseczki. To jest urodowa zbrodnia, żeby tak po prostu peeling i koniec. Więc maseczka musi wjechać, ale jak nie mamy, nie kupiłyśmy, albo chcemy sobie to urozmaicić i skorzystać z tych dobroci, to patrzcie, jaką mamy tu piękną kuchnię. Drogerię. Mamy drogerię naturalną, naszą domową, proszę bardzo. Co ty proponujesz na ja tą naszą buzię? Ja proponuję takie składniki, które są na 100% w domu, bo słuchajcie, tych domowych maseczek też był kiedyś program. Można wymyślić multum, po prostu multum, ale... Zrobimy taką podstawową. Co ty dziś proponujesz? Jogurt. Dziś proponuję jogurt. Jogurt, słuchajcie, jogurt naturalny oczywiście, żadne tam owocowe, przepełnione cukrami i sztucznościami. Ale może być wysokotłuszczowy, to nie przeszkadza. Może być, tak, to w ogóle nie przeszkadza. Tu mamy akurat jogurt. Nie musi być 9%. Light. Rewelacja i uwaga. Moje drogie, bierzemy sobie łyżeczkę tego jogurtu. A co on nam wyniesie, ten jogurt, ten jako składnik? Ten jogurt jest rewelacja. Nie dość, że on pięknie koi, nawilża. Kwas mlekowy też nam delikatnie złuszcza. On rozjaśnia. Jogurt jest rewelacyjny. I bakterie probiotyczne ma, prawda? Tak, w ogóle mamy w tak, wszystko teraz będzie, co jedno to lepsze. W ogóle głównym składnikiem chyba dzisiejszego programu to będzie miód, bo on się, słuchajcie, teraz mówimy o nim po raz pierwszy, ale nie ostatni, bo miód to jest po prostu tak coś wspaniałego. To ja zrobię. Tak, bardzo łyżeczka proszę. Jogurtu tu jest. Łyżeczka teraz jogurtu. Co, łyżeczka miodu? Łyżeczka miodu, słuchajcie, taki jaki macie, taki użyjcie. Czy on jest ciekły, czy nie, to tak, nie ma znaczenia. Jeżeli on będzie ciekły, to po prostu będzie rzadsza, nam wyjdzie maseczka, a jak będzie taki dobrze. Gęsty, jak mamy, to nam maseczka będzie gęstsza. I to sobie mieszamy. Jak jest płynny, to będzie łatwiej. Tak, no i słuchajcie, jeżeli co do miodu, to wydaje mi się, że mogłybyśmy nakręcić zupełnie osobny odcinek, ponieważ miód ma tyle właściwości. Odcinek o miodzie w urodzie. To jest coś, co tak, to dzisiaj poniekąd mamy już tego namiastkę, bo to jest, słuchajcie, to nie dość, że to jest antybakteryjne, tak, antyoksydacyjne, on rozjaśnia, on nawilża, on łagodzi podrażnienia, no po prostu rewelacyjny składnik, jak oczywiście nie wiem co do ludzi, którzy są uczuleni na miód, bo ja wiem, że to jest silny alergen, no tutaj oczywiście... Ale raczej to jest silny alergen doustny pokarmowy. Prawda, doustny, ale zaraz będziemy mówić też o ustach, więc jak ktoś jest takim mocnym alergikiem i by się oblizał, to nie bierzemy odpowiedzialności. Andzia, wymieszam. Wymieszałam pięknie, a słuchajcie. Po co ci ta cytrynka? A do cytrynki dojdziemy, nie teraz. Jeszcze nie teraz. Nie teraz. A cynamon ci tu podjadł. Bardzo, cynamon jest świetny, słuchajcie, słyszałeś o maseczkach z cynamonem? Jest rewelacyjny dla skór tłustych i dla skór trądzikowych. Nie dość, że sobie świetnie zwalcza nam sebum, zwęża pory. To, o czym my marzymy i wydajemy miliony monet na takie drogie kosmetyki zwężające pory, a cynamon jest super zwężany. Przy zwężany. Trądziku różowatym też znakomicie również, a to działa. Jest plaga. W ogóle trądzik różowaty to jest plaga. Prawie co druga kobieta ma jakąś tam odmianę tego trądziku, więc cynamon jest również rewelacyjny. Pierwszy raz słyszę o tym, żeby dodać cynamon. Mhm. Ja nawet nie słyszałam o poza jakimiś płynami do kąpieli, tak. Żeby cokolwiek na skórę on miało pachnie. Cynamon. No widzisz, bo on jest niedoceniany. Ile tego cynamonu tu ci sypnąć? On również połowę tego, co wcześniej, czyli pół łyżeczki. O, proszę bardzo. Śmiało. Słuchajcie, to oczywiście tylko uwaga dla łakomczuchów, żeby tego nie zjeść, tak? My tego nie robimy do dobry jedzenia. Kosmetyk taki, który można, można zjeść. Zjeść, tak, to też jest super. I wszystkie nasze domowe kosmetyki można zjadać. Daj, ja będę tak, ty, mieszać. Proszę bardzo, mieszaj. I słuchajcie, i to jest na dzisiaj te trzy składniki. I żeby było prosto, żeby było szybko, ale żeby było skutecznie. Jak pięknie pachnie. Pachnie, aż chce się, tak, dziabnąć. Ta maseczka, Aniu, jest dosyć gotowa. Rzadka, czyli kładziemy ją cienką warstwą. Tak, to tak jak kładziemy, pędzelkiem, tak, jak pędzelkiem, krem. Pędzelkiem, oczywiście, tak. Więc tutaj, słuchajcie, jeżeli ktoś chce pokombinować, ma wiedzę i lubi to, to oczywiście
czym chata bogata, czyli możemy sobie awokado dodać, rozciapciać i wtedy ona też automatycznie zgęstnieje. Możemy sobie banana dojrzałego tam wciapciać również, możemy parę kropel soku z cytryny, wiemy, że to rozjaśnia cytryna. A ja bym powiedziała, że możemy parę, czy pół łyżeczki mąki ziemniaczanej. Wygładzającej. Bo to jest krochmal, prawda? Czyli to bardzo łagodzi wszystkie podrażnienia. Rewelacja. Tak. Pamiętajmy o tym, że nie ma lepszego źródła na naszą urodę niż powrót do źródeł. Natury, niż powrót do źródeł. Ja bym położyła sobie tę maseczkę na rękę, żeby wam pokazać, właśnie. Tylko będę potrzebowała papierek do zmycia. Papierek do zmycia. Ja mam taki sposób na takie rzadsze maseczki, że po prostu je nakładam drugą stroną łyżki. Ja zobaczcie. Robię identycznie. Tak. Zobaczcie. O! Idę. Zobaczcie. Słuchajcie, ale jak to będzie afrodyzjak, tak mi się teraz skojarzyło, jak tak się nasmarujemy tą maseczką pachnącą i pyszną, to jeszcze ktoś będzie chciał spróbować. To ja dzisiaj sobie zrobię tą maseczkę i poproszę Zbyszka, żeby mi ją scałował. Scałował, tak, bo nie będziemy tak brzydko Czekajcie, mówić, ja ją spróbuję. Ona no pyszna. No miód, cynamon, jogurt z miodem i cynamonem, jak mi się to podoba. I cynamon nam nie ubrudzi skóry. Zobaczcie, tu się nic nie wydarzyło. Cynamon ma kapitalne właściwości też przeciwbakteryjne. Tak, stany zapalne łagodzi. Tak. No jest rewelacyjny. Tutaj te, nie wiem, z których tych trzech produktów jest jakby najfajniejszy. One trzy, to jest taki mnie najbardziej, kombo. Aniu, zaskakuje cynamon, który wymyśliłaś. To jest bardzo rzadko używany, prawda? My głównie... Nie potrzebuję serwetki. Nie potrzebuję. No, słuchajcie, jak już tak warka sobie zlizuje, tak już sobie zlizuje, to ja wam powiem, a propos lizania, że my bardzo często o tej porze roku, mimo tego, że wiosna już zawitała, weszła w nasze serca, jeszcze w pogodzie jej nie widać, podobno ma być, my zapominamy o ustach. To jest, słuchajcie, jak ja widzę kogoś, nawet mówiąc cześć w sklepie i widzę spierzchnięte, suche usta, to pierwsza moja myśl to jest nie pije wody. A druga moja myśl to jest to, że nie dba o te usta. Te usta są tak traktowane po macoszemu, zaniedbywane, a mamy taki składnik. Mówiliśmy, dzisiaj to jest po prostu złoto, to ten kolor nie jest przypadkowy, to jest złoto dla naszej urody. Aniu, przepraszam cię, jeszcze jest pytanie o maseczki. Mhm. Jak często taką maseczkę można stosować? Słuchajcie, to nie ma tak, że jak my ją załóżmy, ja nie wierzę w to, że komuś by się chciało to robić codziennie, nie ma też takiej potrzeby, ale gdyby ktoś miał taką fazę, to nie sądzę, żeby którykolwiek z tych składników mu zaszkodzić. Ale ja myślę, że jak zadbamy taką maseczką o nas raz w tygodniu, tak jest. I pamiętajcie, tej maseczki nie można przechowywać. Tak, ją się robi na bieżąco, bo to jest jogurt. Ale słuchajcie, to nie ma problemu, bo jak wam można zostanie, ją. A na przykład widziałyście, że ja ją po prostu z wydziękiem wątpliwym zjadłam. Ania, usta i miód. Miód i usta, tak. Piękne połączenie. Słuchaj, czy tutaj trzeba coś tłumaczyć? Miód i usta. Nie, po prostu okładamy sobie paluszkiem. Ale tak, grubszą warstwę, nie? Grubszą warstwę i możemy też, jak ten miód jest taki troszeczkę skrystalizowany, to on od razu co będzie robił nam? Peelingował. Czyli będzie dwa w jednym. Przede wszystkim miód to jest taki super regenerator, czyli to, co my potrzebujemy. On nam delikatnie spilinguje, bo taki miód generalnie, jeśli chodzi o usta... Trzeba pocierać przy peelingu, zaznaczam. Lepszy niż te takie lejące, bo ten lejący to nam tutaj więcej brudu narobi, a ten będzie superowy, tak? I sobie peelingujemy, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje peelingu takiego mocniejszego, to może parę ziarenek cukru dodać i wtedy ten peeling, ale wszystko robimy z wyczuciem, czyli nie trzemy jak szalone, tylko z wyczuciem. Serca do siebie, kobiety, miejcie dużo. I to po prostu również zadziała. To, co mówiliśmy już o buzi, tak? Czyli antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie, regenerująco, nawilżająco. No bo no, wszystko to, czego nasze usta potrzebują. A potem to można oblizać. Można to czyli oblizać. Słuchajcie, maseczkę możemy sobie zjeść, żeby sobie sprawić przyjemność. Usta możemy oblizać. A teraz ja bym jeszcze chciała na nasze spracowane ręce. Tak, ale jeszcze chciałam, bo czasami jak mówię dziewczynom, że właśnie o tej maseczce i takiej regeneracji na usta, to one mówią, no tak, ale ja muszę czekać, bo mi się tutaj, mam takie dwa pęknięcia, muszą mi się zagoić. I ja mówię, nie, ty nie musisz czekać, bo ten miód sprawi, że to ci się zagoi dużo szybciej. Tylko może wtedy nie trzeć. Tak, no wiadomo. Prawda? Tylko wtedy obłożyć. Oczywiście, obłożyć, wszystko robimy z głową, ale miód jakby przyspiesza gojenie się ran. To prawda. Więc jak macie te usta w tak złym stanie, że one są popękane, no to... Bez tarcia, tylko po prostu obłożyć. To jest po prostu naturalny lek, wspaniały lek i dopiero jak te usta się podgoją, możemy wprowadzić jakieś takie pomadki czy inne nawilżające specyfiki, ale no miód, pamiętajmy o tym, że pomadka do ust, które są wszędzie dostępne,
pomadki do ust powodują efekt odwrotny. Im częściej stosujesz pomadkę do ust, tym bardziej usta przestają naturalnie być nawilżone. Domagają się później, prawda? Ja tak. widzę młode osoby gdzieś w tramwaju czy gdzieś na ulicy, które po prostu co 3 minuty... Mhm. To jest taki już chyba jakiś nawyk, uzależnienie. Ale nie, te one wysuszają tak naprawdę. Tak. No. Ale a to o tym tak zrobimy już, inny tak. temat. Miód na pewno tego nie uczyni. Ania, tak. Spracowane ręce. Bo ja chciałam miód zakręcić, ale nie będę zakręcać miodu, bo ja przecież będę po raz kolejny o nim mówić. Spracowane ręce, czyli ręce suche, szorstkie, wszystko to samo. Historię znamy, tak? I te po tych rączkach waszych też widać, że nie pijecie wody, bo to jest po całym ciele. Ja piję, proszę tak, bardzo. Ty pijesz, my to robiliśmy jakieś takie testy, pamiętacie? Proszę, wodę pijemy, jak gotujemy w kuchni, to słuchajcie, też potem zapominamy o tym piciu wody, więc postawmy sobie tu szklaneczkę i potem jak nam wpadnie w oczy, to nam się przypomni. Trzeba mieć na widoku, to prawda. I jeżeli chodzi o dłonie, to słuchajcie, oliwa z oliwek. Ten kolor również, tak jak miodu, nie jest bez powodu, bo to jest po prostu pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o regenerację dłoni. I teraz jak mieszamy? Mieszamy oliwę. Mieszamy z miodem i tutaj dodajemy cytrynę już obowiązkowo, bo wiemy, że z wiekiem powstają takie niefajne przebarwienia na naszych dłoniach. My ich nie lubimy. Tak, my ich nie lubimy. My często się tego wstydzimy. I cytryna pięknie rozjaśnia, nawilża, też jak te dłonie są takie nawilżone, odżywione, zadbane, to też się tak nie rzucają w oczy te nasze jakieś niedoskonałości, a jak są suche, spierzchnięte, to jakby wychodzą, jakby krzyczą. Tak więc zadbajcie o te dłonie, nie zapominajcie o cytrynie, ale co jest ważne, że tą mieszaneczkę należałoby odrobinę podgrzać. Czyli oliwę, miód i cytrynę lekko podgrzewamy i robimy kąpiel, rękawiczki, a co robimy? To jest jak to woli. Możemy sobie, w zależności ile mamy czasu, tak? Czy robimy to na chwilkę, czy robimy to, mamy wieczór dla siebie, ale rączki sobie w tym, wiadomo, maziamy i albo sobie tak leżymy, albo sobie folią możemy po to, żeby tak jakby ten efekt jeszcze wzmocnić, albo też możemy wklepać i można bawełniane rękawiczki, słuchajcie, tylko leciutko oczywiście, żeby tam nie pobrudzić pościeli i na całą noc można taką mieszankę, no i rano to w ogóle wam gwarantuję zachwyt nad sobą. To rzeczywiście daje fantastyczny efekt, a ja się wzięłam na sposób, jako oczywiście, że ja jestem leniwa i szukam zawsze rozwiązań najmniej wysiłkowych, to po prostu jak kupuję pieczywo w sklepie i są rękawiczki do macania pieczywa, to ja zamiast je wyrzucać, po prostu biorę ze sobą i potem na noc najpierw zakładam taką foliową rękawiczkę od macania chleba, na to rękawiczkę bawełnianą, żeby nie szeleścić i idę w kimkę i rano wstaje i słuchajcie, rączki jak pupcia niemowlęcia. Ale widzisz, Babka, ty bardzo dużo gotujesz, tak? No jesteś taką bardzo aktywną osobą, a tego nie widać po dłoniach. A słuchajcie, to jest strasznie przykre. Jak ktoś jest że ktoś jest aktywny, to nie jest przykre, to jest super, ale to jest przykre, jak to widać po dłoniach, tak? I się mówi, bo ja ciągle w robocie, to mam spracowane łapy. Ale te łapy mogą być piękne i zadbane, jeśli troszeczkę włożymy to w to swojej energii. Do czego to zachęcam, prawda. Naprawdę zachęcam. Zachęcam, żeby przed tymi świętami, jak zwykle ja do tego zachęcam was co pół roku przed każdymi świętami, żeby nie zapominać o sobie, bo jak my będziemy się dobrze ze sobą czuły, to będziemy szczęśliwsi. To świat się będzie z nami dobrze czuł. Będziemy się więcej uśmiechać, to tak? Prawda. Nie będziemy się chować po kątach, bo ja niezrobiona, ale tu już serniczek pięknie, ale ja niezrobiona. Można naprawdę to wszystko pogodzić. To prawda, a ja osobom, które nie były z nami na odcinku o sprawdzaniu tego, czy nasza skóra jest wystarczająco nawodniona, to może przypomnę taką bardzo prostą metodę, mówimy o pielęgnacji dłoni. Wyciągamy przed siebie rękę luźno i szczypiemy się, podnosimy do góry skórę, ile się da. I liczymy, ile sekund upływa, żeby ona się kompletnie wyprostowała. U mnie 1, 2, 3. Ja bym powiedziała, że 2. 2 nawet, tak? Jeszcze raz, proszę bardzo. Czekaj, tutaj przy kości. 1, 2, to prawda. Dwa. U mnie 2 sekundy. To jest w ogóle bardzo dobrze. Jak na mój wiek to jest znakomicie. Mm-hmm. A wy sprawdźcie, bo to powinno być naprawdę do 3 sekund maksymalnie. Jeżeli jest powyżej 3 sekund, ten flak nam się nie chce wyprostować, to znaczy, że jesteśmy odwodnione, a na pewno odwodniona jest skóra. Skóra. Dziewczyny, domowe metody na poprawę urody od Ani Barzowskiej kupiłyśmy.
Kosmetyki można zjeść, produkty mamy w domu, czasu wiele nie potrzeba, bo i tak siedzimy w kuchni. Pewnie, że tak. Aniu, dziękujemy Ci bardzo i oczywiście przemiłych świąt dla Ciebie i całej rodziny. I na pewno spotkamy się po świętach, bo parę lekcji mamy jeszcze do odrobienia, moje kochane. Ja zresztą też uważam, że temat urody to jest taki, który trzeba przypominać.